moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli trafiliście tutaj totalnie przez przypadek, zachęcam Was do tego, abyście obejrzeli to wideo, zostawili łapkę w górę, a jeśli Wam się u mnie podoba, to zostawcie mi subskrypcję, będzie mi bardzo miło. A ja dzisiaj opowiem Wam o kolejnej gwieździe artystów kina i teatru, o Zuli Pogorzelskiej. Zula Pogorzelska, gwiazda, która zgasła za wcześnie. A dlaczego zgasła za wcześnie? To dowiecie się za chwilę. Zula Pogorzelska, a właściwie Zofia Pogorzelska, bo nie wiedzieć czemu, miała na imię Zofia, wszyscy mówili do niej Zula. Urodziła się w 1896 roku lub w 1898 roku w Eupatorii na Krymie. Co do, słuchajcie, daty jej urodzin nie ma potwierdzonych dokumentów. Nigdzie nie można znaleźć dokładnie, kiedy miała swoje urodziny. To już pewnie wiedziała tylko ona. Zmarła 10 lutego 1936 roku w Wilnie. Zula była polską śpiewaczką, aktorką filmową, teatralną i tancerką kabaretową. Wyobraźcie sobie, że edukację zdobywała w domu, ponieważ jej ojciec był lekarzem i po prostu najzwyczajniej w świecie było go na to stać. Marzył, że córka, tak jak on, albo zostanie lekarzem, albo będzie wykonywała inny, szanowany wtedy zawód. Ale Zula stwierdziła, że ona nie chce być lekarzem albo jeszcze innym prawnikiem, nie wiem czym. Ona będzie występować na scenie. I próbuje. Pomimo tego, że ojciec, słuchajcie, nie zgadza się na to, obraża się na nią i zrywa z nią wszelkie kontakty. Wyobraźcie sobie, nie ma kontaktów ze swoją rodziną. Cała rodzina się od niej odwraca i dopiero kiedy Zula umiera, na jej pogrzeb przychodzi jedynie mama. Podczas I wojny światowej występuje na Krymie, a w 1918 roku wraca do Polski. Publiczność przyjmuje ją dosyć, słuchajcie, entuzjastycznie i szybko zdobywa sławę i renomę znanej artystki kabaretowej. Debiutuje, słuchajcie, w 1919 roku na scenach Teatru Bagatela w Warszawie i zachwyca tłumy. Tam, słuchajcie, na to przedstawienie przychodzi dyrektor teatrzyku, który zaczyna powstawać, kwi pro quo, Jerzy Boczkowski, zauważa Zulę i mówi jej: wiesz co, ty byś się nadawała do kabaretu, do mnie. Ty przyjdź do mnie, ja cię zatrudnię. No i słuchajcie, Zula się zgadza i zaczyna występować w kwi pro quo. Później gra jeszcze w Morskim Oku i w Teatrze Nowości. 2 stycznia 1926 roku, moi drodzy, w rewii pod Sukienką, jako pierwsza w Polsce, zaprezentowała taniec Charleston. Jest to amerykański taniec towarzyski nazywany od miasta Charleston w południowej Karolinie. Prasa nazywała ją polską Miss Guet. Miss Guet to była taka, słuchajcie, artystka francuska i często Zula była do niej porównywana. Jedną, słuchajcie, z jej cech charakterystycznych było to, że miała zachrypnięty głos, który był efektem nieudanej operacji laryngologicznej. I tu mam dla Was taką śmieszną dygresję. Podczas pisania tego scenariusza, zamiast napisać sobie, że przeszła operację laryngologiczną, napisałam, że przeszła operację plastyczną. Biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach jeszcze operacji plastycznych nie robiono. Zorientowałam się, słuchajcie, w połowie pisania tego scenariusza, że gdyby nie to, to pewnie dowiedzielibyście się, że miała operację plastyczną, ale nie laryngologiczną. Przekreśliło jej karierę, słuchajcie, przekreśliło jej karierę w operetce, ale jednocześnie stało się jej znakiem rozpoznawczym. Lubiła, słuchajcie, odsłaniać swoje ciało na scenie, a w szczególności nogi, czym cieszyła się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością wśród mężczyzn. Nie wiedzieć czemu. Przez jakiś czas, słuchajcie, podobno, ale nie do końca wiadomo, miała romans z Eugeniuszem Bodo, który w tamtym okresie śpiewał, że chce mieć dziecko z Pogorzelską. Na całe szczęście nic z tego nie wyszło, ślubu nie wzięli. Razem nie wiadomo tak naprawdę, czy byli. Zula bardzo chroniła swoją prywatność. I ciężko nawet, słuchajcie, określić, kiedy wzięła ślub ze swoim mężem, Konradem Tomem. Spekulacje określają to na rok 1922, ale nie jest, słuchajcie, potwierdzone, bo po prostu nic na ten temat nie wiadomo.
Oni się, słuchajcie, właśnie poznali, chciałam powiedzieć pobrali, pobrali się w kościele. Poznali się, słuchajcie, w kabarecie Qui Pro Quo. Konrad był tam konferansjerem, ale o Konradzie to będzie, słuchajcie, oddzielny odcinek. To tylko dzisiaj powiem, że był tam po prostu najzwyczajniej w świecie konferansjerem, ona była aktorką, no i po prostu znali się, bo byli kolegami z pracy. Była mu, słuchajcie, całkowicie wierna, nigdy go nie zdradziła, nie mieli dzieci. Po Warszawie nawet krążył taki zabawny dowcip, mówiący o tym, że Pogorzelska to najbardziej nieoczytana aktorka, ponieważ posiada tylko jeden tom, bo mąż nazywał się Konrad Tom. W 1925 roku, słuchajcie, Zula i Konrad postanawiają założyć własny kabaret, który wkrótce odnosi spektakularny sukces. Przychodzą tam najwięksi z największych. Nawet, wyobraźcie sobie, trafia tam po pewnym czasie Eugeniusz Bodo, który trochę się z nimi wcześniej pokłócił, ale no stwierdził, że skoro przyjaciele otworzyli własny kabaret, to ja może też wystąpię. I właśnie tam został wypromowany wspomniany przeze mnie wcześniejszy taniec z Ameryki, czyli Charleston. Ona tam pierwszy raz wystąpiła w tym tańcu. Śpiewała, słuchajcie, pomimo swojego zachrypniętego głosu piosenki, między innymi Czy pani mieszka sama, Spotkamy się na nowym świecie, Czego pan się pcha i Bubliczki. W filmie Pogorzelska wystąpiła dopiero w 1930 roku, czyli stosunkowo późno jak na tamte czasy. Bodo występował już od 5 lat w filmie, a ona dopiero w 1930 roku debiutuje. Był to film, słuchajcie, Niebezpieczny romans w reżyserii Michała Waszyńskiego. I aby nie skłamać, wydaje mi się, że to była już wytwórnia WBW, czyli wytwórnia Gienia, bo Michał Waszyński był chyba jednym z udziałowców tej wytwórni filmowej. Ale jeśli nie mam racji, słuchajcie, to przepraszam. Później zagrała jeszcze w kilku obrazach, jak Bezimienni bohaterowie, 1931, Romeo i Julia, 1933, Kocha, lubi, szanuje, 1934. W tym filmie, słuchajcie, moi drodzy, ona nie była taka do końca doceniona. Z reguły otrzymywała role drugoplanowe, i filmowcy nie chcieli angażować jej do głównych ról, nie wiedzieć czemu. Swoją pierwszą główną rolę miała zagrać w filmie Ada to nie wypada, jednak uniemożliwiła jej to poważna choroba, która zaczęła dawać o sobie znać. Pierwsze takie, słuchajcie, symptomy problemów ze zdrowiem pojawiły się u Zuli w 1934 roku. Aktorka zaczęła cierpieć na niedowład kończyn i bóle kręgosłupa. Przez to, słuchajcie, nie mogła występować w kabarecie, bo nie mogła wykonywać różnych tańców, nie mogła się poruszać, więc jeżeli występowała, to po prostu najzwyczajniej w świecie stała. Podejrzewali u niej, słuchajcie, na początku chorobę weneryczną i chodziły jakieś słuchy po Warszawie, że ona ma kiłę, to, tamto. Tylko że ona generalnie rzecz biorąc miała męża i nie zdradzała go na prawo i lewo. Ten romans z Eugeniuszem to też nie wiadomo, czy był, czy nie był. I wszyscy jakoś tak, wiecie, przyjęli, o, bo ona ma chorobę weneryczną. A się, słuchajcie, okazało po czasie, że to nie jest żadna choroba weneryczna, a bardzo poważna choroba, czyli jamistość rdzenia kręgowego. W tamtym momencie praktycznie niewyleczalna. Mimo leczenia, właśnie dlatego, że tam były podjęte jakieś kwestie, żeby Zulę wyleczyć z tego, ale niestety się nie udało. Zmarła w 1936 roku w Wilnie i tam została pochowana. Na pogrzebie aktorki pojawiły się tłumy, żegnała ją również mama, która zdecydowała się, pomimo tego, że przez ojca musiała wyrzec się własnej córki, zdecydowała się przyjść na pogrzeb. Żegnał ją też Eugeniusz Bodo, który był jej wiernym przyjacielem. Pomimo tego romansu, który niby ich łączył, żegnały ją fani i wszyscy, którzy lubili jej talent aktorski i muzyczny. A ojciec, wyobraźcie sobie, zmarł dużo wcześniej, bo w 1929 roku, i nigdy, słuchajcie, nie pogodził się z tym, że córka została aktorką. Co, moi drodzy, myślicie o życiu Zuli Pogorzelskiej? To aktorka, która zgasła za wcześnie. Miała jeszcze tyle, słuchajcie, czasu przed sobą, ale niestety z powodu choroby musiała odejść.
Co myślicie o tym, że rodzice planują nam czasami przyszłość i obrażają się na nas, że wybieramy inną drogę? To słuchajcie, dzieje się do dzisiaj. Czy to się działo wtedy, czy to się dzieje dzisiaj? Nie potrafię, słuchajcie, tego zrozumieć. Jak można obrażać się na własne dziecko, że wybrało taką, a nie inną drogę w swoim życiu? To trochę moim zdaniem niesprawiedliwe i bardzo takie złe z perspektywy rodzica, bo każdy z nas żyje swoim życiem. Kiedy rodzice nas wychowują do pewnego momentu, okej, decydują za nas. Ale kiedy my stajemy się dorośli, to to nasze życie i nasze wybory. I oni powinni albo się przynajmniej z tym pogodzić, albo to zaakceptować. W tym wypadku niestety Zula musiała zerwać kontakt ze swoją rodziną. Także jeśli macie na ten temat jakieś przemyślenia, będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się nimi ze mną w komentarzu. Na moim kanale oczywiście istnieje, wyobraźcie sobie, playlista z tematyką artystów kina i teatru. Tam znajdują się osoby, o których już opowiedziałam Wam wcześniej, mężczyźni i kobiety. Także jeżeli macie ochotę do tego, aby zgłębić sobie jakieś informacje o tych ludziach, to ta playlista gdzieś tutaj u góry wyjedzie. Zapraszam Was serdecznie do sprawdzenia tych filmów. Jest to jedna z ulubionych serii na moim kanale, bardzo lubię ją wykonywać. Nagrywać ją, słuchajcie, bardzo lubię, mniej lubię robienie do niej scenariuszy, bo tam się pojawiają, słuchajcie, w tych scenariuszach różne ciekawe rzeczy. W szczególności jeśli konkretna osoba X albo Y miała dosyć barwne życie. Ale mimo wszystko lubię Wam opowiadać o tych ludziach, bo sama przy okazji czegoś się dowiaduję. Jeśli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli uważacie, że spędzanie ze mną czasu jest miłe i przyjemne, to serdecznie zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał. Pamiętajcie o wciśnięciu dzwoneczka. W tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Pa, pa!